jeżeli pojawiają się w Twoim życiu negatywne sytuacje, jakiekolwiek, i skupiasz się na nich, czyli bardzo głęboko coś przeżywasz, przypominasz sobie, chcesz coś może oczyścić i wchodzisz w tę sytuację bardzo głęboko, to uwaga, może nastąpić coś takiego, że szukasz światła w ciemności i w rzeczywistości Twoje myśli materializują się natychmiastowo, czyli wchodząc w te ciemne sytuacje, wchodząc w te wszystkie złe rzeczy, które dzieją się teraz dookoła nas na ziemi i które często dotykają nas samych, jeżeli przeżywasz to, wypełniasz to emocjami, krzykiem, jakimś takim głębokim wejściem w daną sytuację, w daną energię, to materializujesz w przyszłości to samo. To jest bardzo ważne przesłanie. Czyli jeżeli te sytuacje się pojawiają, nie szukaj światła w ciemności, tylko stań się światłem. Jak to rozumieć? Postaram się użyć bardzo prostych słów. Jeżeli jednak coś jest trudne, niezrozumiałe, masz jakiekolwiek pytania, bardzo proszę, pytaj w komentarzach. Ja w tych komentarzach odpowiem, uzupełnię pewne rzeczy, jeżeli coś będzie niezrozumiałe, aby to wszystko było jasne i świetliste i by można było to idealnie wykorzystać. Czyli jeżeli w Twoim życiu dokładnie teraz pojawiają się jakieś choroby, bóle, negatywne rzeczy, negatywne sytuacje, przeżycia, myśli, emocje, cokolwiek, co odczuwasz jako ciężkie, brudne, nieprzyjemne, negatywne, to uwaga, popatrz na to i zamiast wchodzić w to głęboko, czyli przypominać sobie, że już kiedyś miała miejsce taka sytuacja, skupiać się na tym, że tego nie chcesz, dokładnie w tym samym momencie, gdy to się pojawia, zmieniasz to na coś pozytywnego. Czyli pojawia się problem finansowy, wiesz, że ta przyczyna musi leżeć w jakiejś blokadzie głęboko w Tobie albo w jakichś myślach, które miały miejsce miesiąc temu, tydzień temu, dwa tygodnie temu lub w jakichś obcych energiach. I teraz, jeżeli Ty się na tym skupisz, że masz ten problem, martwisz się tym, pojawia się strach, pojawia się jakieś takie zwątpienie, zaczynasz głęboko nad tym pracować, by się pozbyć tego problemu, no to szukasz światła w ciemności. Czyli schodzisz coraz niżej, bo Twoje myśli teraz, z tej sekundy, już materializują Twoje jutro. Czyli jeżeli coś takiego się pojawia, to widzisz to, widzisz, że jest problem finansowy dokładnie teraz, w tym momencie i zmieniasz go w światło, stajesz się światłem.